Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Arcade. Witam was dzisiaj w modyfikacji zamiast w Gothiczku 3, bo po prostu mam problemy ostatnio z Gothiciem 3 i nie chcę, żeby był znowu właśnie przestój, bo z tymi problemami już się od dawna borykam. Pójdziemy się przespać. Wiem, że mamy jedno zadanie do zrobienia w nocy, ale ja na razie nie potrzebuję. Znaczy się nie chcę tego po prostu na razie robić. Udało mi się naprawić grę. Przywróciłam ją po prostu do ustawień fabrycznych. No i co? I fajnie jest. Udało mi się właśnie, już mogę normalnie wszystko czytać. Wow. Także przeczytajmy tą notkę. Zioło alchemiczne do tego napoju alkoholowego. 1 trzylista roślina lecznicza, 3 jabłka, 5 nasion bagiennego ziela, 3 górskie mchy, 2 trujące grzyby, 4 jagody. Uwaga, tym razem nie wypij wszystkiego sam. Pozdrowienia, Riordian. Okej, fajnie, że mamy postać z przednich gotików. To sprawdźmy, co my mamy. Gorzki chleb. Sprawdźmy wszystko po kolei. Mech nagrobny. Mam tylko jeden? Jakim cudem? Wydawało mi się, że zebrałam 2. Ale okej. Woda, ryba. Zioła uzdrawiające trzylistne to mamy, bo potrzeba 3. Jabłka mamy. To górski mech miał być, czy nagrobne? Zaraz zobaczymy sobie. Nagrobne czy górskie? Górskie, ok, czyli mamy wszystkie. I dalej sobie sprawdzimy. A, teraz mogę też mieszki pootwierać. Chyba. Aha, nie mogę otworzyć mieszków, czyli będę musiała je po prostu oddać. Trujące grzyby też mamy. Potrzeba chyba 2, więc są. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy mam jagody. Jagody mam. A ile mam tych nasionek tego bagiennego ziela? To jest dobre pytanie. Skarbie, ja chcę później deser. Naprawdę, później, po południu. Ojejku, dobra. Mam 4, czyli potrzebujemy jeszcze jednych. One podobno się znajdują gdzieś przy wodzie. Więc możemy sobie jeszcze pochodzić. Podejrzewam, że będą koło tych jaszczurów. I tutaj tak, musimy jeszcze popływać, żeby zobaczyć później... Co zobaczyć? O Jezus kochany, no mam sklerozę. Żeby jeszcze tego jednego mieszka poszukać. Właśnie. Nie wiem, czy chodzenie tą plażą jest bezpieczne, ale no przy wodzie się znajdują potrzebne nam rzeczy. Mamy pomarańcze. No tam są jaszczurki. Właśnie, wiem, czego nie zrobiłam. Okazuje się, bo ogólnie, moi drodzy, też znalazłam sobie poradnik do tej gry. Jakbym miała jakieś problemy, to udało mi się znaleźć polski poradnik. I ogólnie to podobno najlepszym rozwiązaniem jest dawanie w siłę i nie ma nic lepszego od tego i tak naprawdę na tym się opiera rozwój naszej postaci. Więc po prostu nauczmy się siły tyle, ile mogę. To chyba Giran mnie uczy, ale zagadam do chłopaków zobaczyć, czy na pewno jest wszystko ok. Chciałbym być silniejszy. Plus 5, plus 5 i plus 5. Gotowe. Wróć później, musisz jeszcze się wiele nauczyć. W ogóle podobno też jest dubbing do tego moda. Nie wiedziałam o tym, że jest dubbing. I ogólnie, jak widzicie też, ja tak nie wspomniałam o tym, spotykamy się w całkiem innym miejscu. Tak wyszło, że po prostu chcę na razie zostawić w spokoju to zadanie związane z... O Jezus, kochany. W sumie zadanie, no to jest takie zadanie raczej poboczne. Związane z tamtym gościem, który mieszka na skałach przy tym pomoście. Tak, tutaj się teraz przejdziemy. Może gdzieś tutaj jeszcze przy wodzie zostawiłam potrzebne mi rośliny. Na pewno, bo tam nie byłam, gdzie są te jaszczurki, a znając moje szczęście, to... Och, o Boże Święty, widzę je, tu są.
tylko żeby ta jaszczurka się na mnie nie striggerowała, proszę. Z jaszczurkami może być różnie. Większa grupa wilków stanowi zagrożenie, więc jaszczurki to tym bardziej nie jest nasz jakiś żywioł. Wejdę tędy? Nie. Chociaż moim zdaniem powinnam. Okej, tędy ładnie wejdziemy. Super. Chodźmy do tego maga, bo wydaje mi się, że mamy już wszystkie potrzebne składniki. I powinno być wtedy już dobrze. Udało mi się wszystko znaleźć, więc jest super. Tutaj te ścierwojady już wytłukłam, więc mamy prostą drogę. Ogólnie to muszę sobie chyba zasunąć roletę, bo troszeczkę słabo widzę. Dosyć w tej modyfikacji jest tak ciemna, bo... Panie magu, Jezus, co ty się tak nastroszyłeś? Mam wszystkie rzeczy, o które mnie prosiłeś. Dobrze, gdy je dodam, mój eliksir będzie gotowy. Świetnie, eliksir jest gotowy, spróbujmy. Wprost idealny. Świetnie, to powinno wystarczyć. Teraz musisz jeszcze za pomocą tego eliksiru przyciągnąć pszczoły. Jak to zrobić? Połóż po prostu eliksir w lesie, a następnie wróć do mnie. Najlepiej połóż go na ławce. Tak czy owak, połóż to w lesie, jakbyś jakiś czas temu były tam pszczoły. Dobrze, brzmi dość prosto. Ale po co mam to robić? Gdy wrócisz, użyję trochę mojej magii i wkrótce powinny pojawić się pszczoły, które dadzą nam miód. Oto eliksir, tylko pamiętaj, masz go położyć w lesie, a nie wypić. Ten mag to chyba... Chyba trochę pijanego mamy maga, szczególnie, że robi aktualnie jakieś dziwne rzeczy. Na ławce, tak? Chodzi o tą twoją ławkę tu przed domem? Bo tutaj gdzieś była taka ławka. Ale ja oczywiście jestem... Wiecie co? Muszę sobie zasunąć roletę. Dobra, już jestem. Zdecydowanie lepiej. Widzę cokolwiek. Wow. Okej, na ławce w lesie, tak? W lesie, tam gdzie są pewnie te wszystkie wilki. No, wypadałoby już je i tak zabić. Jak na mój gust. Jednakże troszeczkę się boję. Ale no dobra, no co mi grozi? Najwyżej zginę, tak? Niech będzie F5. Dawno nie robiłam żadnego F5. Mamy całkiem solidną tą broń. One się dalej rzucają w grupie, czy pojedynczo? Niestety w grupie. Ale już mi nie robią takiego... dymydżu jak wcześniej. Co prawda troszeczkę im odwala... Dobra, na szczęście udało mi się uciec do wody. One się troszeczkę popsuły. Nie wiem, czy one mogą mnie w wodzie... Jezus kocha! Co to było, przepraszam? To było co najmniej dziwne. Dobra, no jesteśmy w stanie je pokonać, chociaż nie ukrywam, że jeszcze plus 5 do siły by się przydało. No ale dobra, one będą mi tutaj bardzo przeszkadzać, więc muszę się ich po prostu pozbyć. Może będę w stanie je... Dobra, nie, no nie będę w stanie ich tak zabić, jakbym chciała. Dawaj, płyń gościu, płyń. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. One popłynęły za mną? Tak. Nie wiem, czy mogą mnie w wodzie zaatakować. Ten topielec mógł, ale to się zaraz dowiemy. Hejka! To co? Załatwimy je w bardzo nieładny sposób. Ale damy radę. Tylko, żeby mnie nie przyblokowały. No i pięknie. Takim oto sposobem udało nam się pozbyć wilków. Wiem, troszeczkę cheaterskie, ale trudno. Świeża pomarańczka, może zjemy jedną. Widzę, że mam bardzo mało zdrowia. Nie wiem, czym się najlepiej leczyć. Jak zjem ser, to najwyżej nie oddam do jakiegoś zadania. No cóż, trudno.
się mówi. Okej, to wszystkie wilki chyba tak. Także mamy o... przynajmniej jedną sprawę mamy z głowy. Podejrzewam, że z jaszczurkami też bym sobie poradziła. Spróbuję... Chciałabym z tego szkieletu wziąć te strzały, ale widzę, że gra mi nie daje. O, strzała. O, proszę bardzo. Jezus kochany, jaszczurka! Matko boska, co ona mi robi? O Boże święty. Co to miało być? Ja w ogóle się nie zdążyłam zorientować, co się dzieje. Pszczeli napój. O Boże święty. Ja w ogóle nie zauważyłam tej jaszczury, nie? Ja sobie tu przyszłam pozbierać jagody, a ona nagle mnie zaatakowała. Dobra, pozbierajmy to wszystko. Najlepiej zrobić F5, bo ja widzę, że te jaszczurki są dosyć takie... Ona się triggeruje na mnie, prawda? O, tu jest ta ławka, więc tak czy siak... Dobra, tak czy siak to... Dobra, nie ma tragedii z tymi jaszczurkami, myślałam, że będzie gorzej. Widzę, że chodzi o tą ławkę. Tu jeszcze są jakieś wilki, bo słyszę. Woda. No dobra, tak czy inaczej... Okej, ta jaszczurka już ma triggered na mnie. Nie wiem dlaczego, ale moje cofki nic nie dają. Dobra, no troszeczkę zostanę poturbowana. Jednakże no nie ma co się dziwić, mamy mało siły. Esencji bym nie chciała marnować. Jezus, a ten mój bohater wydaje czasami z siebie takie dźwięki, że łopanie Boże. Ale widzę, że przynajmniej dzisiaj nam całkiem idzie. Będziemy mieli za niedługo tutaj czysty teren, prawdopodobnie. I większe pole do manewru, oczywiście. Czy są tutaj jeszcze jakieś jaszczurki? Jeszcze zostały tam chyba... Tak, jeszcze tam jest jedna. Dobra, bo ja miałam tutaj odłożyć ten eliksir. Chyba to powinno wystarczyć. Dobra, no ze ścierwojadami już raczej problemów... O, orkowe ziele. Nie sądziłam, że tutaj takie znajdziemy. Nie wiem, jaszczurki najpierw, czy... ścierwojady. Okej, bo tutaj też są dwie jaszczury. Ja nie chcę z dwoma mieć nic do czynienia. Ja się czasami zastanawiam, dlaczego tutaj nie działa cofka, bo normalnie na jaszczurki działa coś takiego jak cofanie się, a tutaj ono nie działa wcale. Ja się zastanawiam, czy to jest normalne, powiem wam. No troszeczkę mi się oberwie, ale no co ja chcę od życia, nie? Widzę, że on w ogóle nie wziął ode mnie tych składników. Fajnie. Jezu, ale ten mój bohater sapie. W ogóle nie wiem, dlaczego woda mi się nie zestakowała. Dobra, wiecie co? Można najlepiej zjeść smażone mięso. Jeszcze mam dzisiaj do nagrania dla was vloga w sumie, bo... Dawno nic nie nagrywałam, a czuję się troszeczkę zobowiązana. Co my tutaj jeszcze w tym lesie możemy znaleźć? O, proszę bardzo, pierścień. O, bonus punktów zdrowia. Fajna sprawa, plus 10. Czyli widzę, że dzisiaj lasek będziemy mieli już obadany. Wydaje mi się, że troszeczkę są znerfione te potwory, bo stary ścierwojad. O, jak fajnie. Ścierwojadki na hita, to jest to, na co czekałam. Stary ścierwojad. Nie wiem, czy jeszcze jakaś jaszczurka tutaj gdzieś sobie spaceruje. Wydaje mi się, że... Tak, jeszcze spacerują sobie na plaży. No te jaszczurki to jest takie trochę utrapienie,
ale myślę, że wypadałoby te jaszczurki wyeliminować stąd, bo nie wiem, przyjdzie mi tutaj przyjść i właśnie będzie problem potem. Tutaj też mewa lata. Dobra, no, dała mi się trochę poklepać. Ale no trudno się mówi. Mamy smażone mięso, więc jest dobrze. Tylko teraz gorzej, że tam są dwie te jaszczury i one tak chodzą koło siebie, można by powiedzieć. A ja bym chciała strygerować tylko jedną. Ona się tak patrzy na mnie, ale w sumie to... O, teraz się zaczęła dopiero trygerować. Tam coś leży przy okazji chyba w wodzie. No dawaj. Dobra, stąd poszło całkiem nie najgorzej. Została nam ostatnia. Dobra. Byłam troszeczkę od niej szybsza. Czyli jeszcze w sumie zostały nam krwiopijce. Widzę, że jeszcze tutaj jest kilka nasion, więc jest ich po prostu więcej. Jeszcze zostały nam krwiopijce, ale nie wiem, jaki one zadają damage, więc po prostu dobrze byłoby się wyleczyć. One też mnie dosyć solidnie tutaj atakowały w pobliżu, ale no, te jaszczury to było jednak większe utrapienie. Okej, widzę, że tutaj sporo w tym lesie leży jabłek. Więc pozbierajmy sobie to i w sumie to mamy obadane wszystko praktycznie. Hejka, agresywny krwiopijca. No, były tylko dwa. Widzę, że mogę z nich żądełka zbierać. Fajna sprawa. Siema, pani pomarańczko. Dobra. Jeszcze powinniśmy moim zdaniem obadać okolice gdzieś tam wody. A konkretnie mówiąc wody, chodzi mi o... O co mi chodzi? No chodzi mi o... Jezus kochany. O te wszystkie skały, które są tutaj, bo... Może na któryś jeszcze coś jest, na przykład na jednej jest też topielec. Ja chyba mam teraz wrócić do tego maga i powiedzieć mu, że odłożyłam ten napój na swoje miejsce. Czarne ziele. Kurde, w tym lesie tyle rzeczy leży, że aż mi żal jest tego nie zbierać, nie? W sumie, no to jest też w pewnym stopniu pożywienie, tak? Jak mi się właśnie oberwie, to mogę użyć. Mag, siema. Umieściłem już eliksir. Wspaniale, teraz użyję mojej magii. I co, mamy cutscenkę, że się pojawiły pszczoły, tak? No, chcę je zobaczyć. O, wow! No i co tam, panie magu? Dobrze, sądzę, że zaklęcie zadziałało. Zobacz, czy w pobliżu są pszczoły. Powinieneś również znaleźć tam miód. Ten mag jest pijany, nie? Ja się zastanawiam, co mu się stało. Bo to ewidentnie widać, że się kręci, buja i w ogóle. Teraz pytanie, czy te pszczoły mnie dopuszczą do tego miodu? O, jeszcze psiankę ominęłam. Podejrzewam, że teraz muszę spadać, bo mnie zaatakują. W ogóle podoba mi się to, że jest jako plaster miodu. To jakby pokazane, a nie jako ten miód w takim tym słoiczku. Fajnie to wygląda. Proszę, oto twój miód. Gdzie jest moja nagroda? Spokojnie, proszę, oto twój amulet.
Należy on do pewnego zestawu. Może udać się znaleźć dwa pierścienie, które również do niego należą. Podobno zestaw polepszy jakieś atuty właściciela. Weź również ten pierścień, ochroni cię w czasie dalszych przygód. Jutro zobaczę, czy ten miód mi pomógł. A ten miód to chyba miał ci pomóc na kaca, bo... Ja nie mogę patrzeć, co ten mag robi, nie? Dobra, bo troszeczkę mi się poza zbagowałam. Zdobyliśmy amulet. Uszkodzony amulet zbroi. Bonus z niepełnego zestawu zbroi. Ochrona przed bronią 2, życie plus 5. Ok. I mamy jeszcze też pierścionek. Także jest całkiem przyjemnie. I teraz... Aha, mamy to zadanie z tym duchem teraz w sumie do zrobienia. To jest ostatnia rzecz, która mi została. Na aktualny taki moment. No oprócz tam pływania i szukania tych mieszków. Ale chodźmy się jeszcze poduczyć siły troszeczkę, bo już mam taką możliwość. To chyba Giran uczy, prawda? Tak. Daj mi jeszcze plus 5. Gotowe. Super. O to chodziło. I teraz tak. Znaczy wiecie, ja niby mogę dawać w broń jednoręczną, tamten może mnie uczyć, ale podobno najlepiej jest dawać w siłę. Dlatego to właśnie robię. I co? Może byśmy popłynęli tam w stronę tej przeklętej ryby. Bo jeszcze musimy właśnie znaleźć mieszki. Chyba widzę nawet jeden, który tam został. Także spróbujmy tam podpłynąć. Bardzo nie lubię tej ryby, ona mnie wkurza. Szczególnie też, że ja właśnie nie za dobrze umiem pływać w gotiku. No właśnie, szczególnie jak się baguje na dnie. Dobra, najwyżej mnie ta ryba skrzywdzi. W sumie tutaj nie byłam jeszcze. Tak, mamy mieszek. Świetnie. Teraz jeszcze trzeba nie zginąć, co nie? Także... F5 się przyda. No i dobra. I odpływamy. Od rybki jak najdalej. Super, udało nam się znaleźć ostatni mieszek. Dzisiaj dużo mniej męczenia się. Także dzisiaj spory postęp. Odcinek będzie krótszy niż ostatnie dwa, ponieważ mam właśnie dla was... No nagrywam ten odcinek dosyć późno, bo tak naprawdę powinien się chyba u was pojawić za jakąś godzinkę koło. A ja dopiero kończę nagrywkę tego. Ale mam nadzieję, że się uda. Dosyć szybkie mam teraz renderowanie, ale o tym też wam opowiem później. To Giran chciał te sakiewki. Proszę, oto sakiewki ze złotem. Dziękuję, dzięki niemu będę mógł szybciej naprawić obóz. Okej. Okay. To tyle? Okej. Okay. Gerd, coś z tobą? Nie. No z tamtym też nic, więc... Tak, możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy iść spać do północy i poszukać tego ducha w lesie. Może spróbujmy to zrobić. Później też prześpimy się jeszcze do rana. Podobno ten duch jest bardzo wrednym duchem, więc ja wolę sobie od razu wyciągnąć broń. Kurde, nie lubię takich sytuacji, nie? Zresztą domyślam się, że u was cholernie mało widać na YouTubie. Tam są te pszczoły. Dobra, bo ja mam wejść w las, nie? O, siema! Siema, duchu.
Mamy pana ducha z głowy. Duch, głowa ducha. Świetnie, udało nam się załatwić zadanie, więc chodźmy spać do rana. I teraz będziemy mogli załatwić w sumie dwa zadanka jeszcze w dzisiejszym odcinku. A może nawet jeszcze coś nam się uda zrobić. Jednakże, czemu nie chcesz tu iść spać? No, już myślałam, że masz jakiś problem ze sobą. Do ranka. Teraz tak, możemy iść do tego gościa, który chciał od nas głowę ducha. Co tutaj się taka mgła nagle zrobiła? Jezus kochany, ja wiem, że jest, no tutaj był duch, ale już jest rano, więc tego nie powinno tu być. Dobra, chodźmy oddać głowę tego ducha. Tam jeszcze jakieś jabłko leżało, ale to już niech sobie leży. No i te głupie skały. Ja do dzisiaj się zastanawiam, jak ja mam tutaj nauczyć się wchodzić w to miejsce. Bo to jest bardzo upierdliwa sprawa. Dlatego uważam, że wrócenie do tego gościa jest po prostu niemożliwe. Okej, wystarczy się tak wczołgać. Będę wiedziała na przyszłość. Może uda mi się jeszcze zrobić to zadanie. Grimberg. Proszę, masz tu głowę ducha. Wreszcie. Co ja to miałem zrobić? Chciałeś mi powiedzieć, jak mogę przeprowadzić maga na górę. No tak, rzeczywiście. Musisz jakoś sprawić, by nie był on w pełni świadomy. Może wieczorem, gdy za dużo wypije, zapomni o swoim lęku wysokości. Jednak z pewnością nie będzie to dla niego zbyt miłe. Mogę spróbować. Może jest jednak coś łatwiejszego? Facet z waszego obozu, który nazywa się Gerd, potrafi wciąż dobrze grać na lutni, prawda? Mógłby może ci pomóc, jeśli będziesz miał lutnię. Ale pamiętaj, nie słyszałeś tych rzeczy ode mnie. Tak, tak, dobrze. W sumie mamy lutnię, więc można by było coś pokombinować z lutnią. Chociaż nie wiem, co lutnia może dać, ale no dobrze. Niech będzie, że coś da. Chodźmy do maga, bo to jest bardzo istotna sprawa. Chodźmy do maga i powiedzmy mu, że... Znaczy w sumie poczekajmy, co on nam powie. Miał nam coś tam powiedzieć. Więc zobaczymy, co takiego ma do powiedzenia. Siema, jak tam? O, już nie jesteś pijany. I jak? Miód pomógł? Nie, niestety ani trochę. Może powinienem spróbować czegoś innego. Mimo wszystko dziękuję ci za twoją pomoc, nawet jeśli była daremna. Okej, czyli pewnie mu pomoże ta cała gra na lutni czy coś. Dobra, świetnie. Zostało nam jakieś 2 minutki odcinka, także myślę, że jeszcze możemy na spokojnie zajrzeć do Gerda. Bo to chyba Gerda mi polecił, prawda? Girana, tylko Gerda, więc chodźmy do niego. Może on coś nam jeszcze powie. Gerd? Mógłbyś mnie nauczyć jakiejś hipnotyzującej muzyki? Co? Do czego jej potrzebujesz? A nie pytaj, jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne i nie jest to bynajmniej żadnym żartem. Dobrze, ale pamiętaj, musisz z nią uważać. Teraz nauczę cię tej piosenki, ma ona tylko niewielkie działanie hipnotyzujące, więc zadziała tylko na niektóre osoby. Tak więc graj dokładnie tak jak ja. Było dobrze? Wprost idealnie. To co, może jeszcze pójdziemy dzisiaj zahipnotyzować naszego maga? Dzisiaj odcinek jest przesycony po prostu robieniem czegoś dobrego i fajnego, więc aż jest mi żal kończyć tak szybko. Ale tak jak mówię, muszę jeszcze dla was zmontować ten odcinek, zanim on się wyrenderuje. I jeszcze później na YouTube wrzuci, to troszeczkę czasu minie, ale spróbujmy. Czy ja mam po prostu mu zagrać? Chyba tak. Widzę, że on cały czas jest jakiś taki podpity, tylko że ja miałam przyjść chyba wieczorem, co nie? Ale nie zaszkodzi, myślę, że spróbować. Chyba muszę przyjść wieczorem. Albo nie? Chodź za mną. Tak, okej. Dobra, czyli to zadziałało, ale gościu ewidentnie... O, Jesus. Teraz z nim tak będę szła, tak? Bo chodzi jak zombiak, nie? Także... Będzie ciężko, coś czuję. Najlepiej było, gdybym chodziła z shiftem. Wiecie co, moi drodzy?
Mamy przy sobie podpitego maga, więc w kolejnym odcinku, czyli już prawdopodobnie w piątek, bo na razie Goticzka 3, tak jak mówiłam wcześniej, nie będzie, czyli w piątek, w kolejnym odcinku, udamy się z nim na samą górę, w stronę teleportu i zobaczymy, co nam powie. Także nie, no nie mogę z nim. Patrzę, jak on się chwieje. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do zostawienia po sobie komentarza, łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał i ewentualnej subskrypcji, jeżeli chcecie widzieć więcej. Także jeszcze raz do usłyszenia. Cześć!